Dzień dobry. 21 listopada 2024. Jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia? Czwartek. Jaki śnieg? W ogóle o czym ty mówisz? To jest szron ledwo, ale śnieg. Śnieg. No nic nie widzę, żadnego śniegu. No to chodź. Patrz, ale ja już patrzyłam przez okno, wypuszczałam kota w przeciwieństwie do ciebie. No widzisz, na dachu jest nawet. Więc wiem, że śniegu nie ma. Oj, taka ilość, no to tak, na śnieg pójdziesz na pewno. Władysław, zjadaj, bo trzeba wychodzić zaraz. Ale chyba ma być teraz jakoś zimniej. Na dniach, więc może weź się dzioba wytrzyj, bo zaraz będziesz cały... Mleko, Władek. Tak. Chyba chciałeś powiedzieć, poproszę. Dobra. Już prędzej. Już nie jesz, Klara? A naleć ci do szklanki. Tu zamknij. Naleć ci do szklanki. Tam mam w cmanku jeszcze herbatę ciepłą. Chcesz? Chcesz, Matylda? No. A kiedy przyjdą kartki do zwolnienia? Nie wiem, bo jeszcze tego nie załatwiłam. Dobra. Jak to się nazywa z tym? Bez nazwisk. Proszę. Tak czy nie? Jak to się nazywa? Matylda, no później możecie to załatwić. Proszę cię, no. Spakowana jesteś, Matylda? Najadłeś się? Czy ty za chwilę długie śniadanie zjadasz? Ja nie wiem, gdzie ty to mieścisz. Zjadasz później coś jeszcze w szkole? To w domu tylko taki niejadek jesteś, tak? Dobra, spakuj sobie to jedzenie, Matylda, i termos. Ty też, Klara. Spakuj się, dziewczyno. Ja nie chcę po szkole jeść, bo się nalewam płatków. No to lepiej zjedz w szkole jakąś kanapkę. Płatki tu ci, wiesz, nie mają zbyt dużo wartości. Dzisiaj jest czwartek. Jeszcze dzisiaj, jutro, a potem weekend znowu. Słucham. Zgadzam, dla kogo to? No przecież wiem, dla kogo. Już opowiadałaś mi wczoraj. Dobra, słuchajcie, tu kończymy, zbieramy się, zaraz trzeba wychodzić. No, gdzie ten śnieg niby? Straszny śnieg. Mama, Matylda ciebie rzuciła. Czekajcie, weź się potrzymaj, to bo ja muszę zacząć, ja mam w ogóle klucze. A po co mam? Klucze, żeby wyjechać. Śnieg. Oj, idzie. Lepić. Idziesz pobiegać po polankę. No daj. Mamoki tak biega za pod choinkę, pod tą. No biega, bo się tam załatwia pewnie. Pod choinkę. No dobrze, no ale to taka ilość, co tu wiesz. No szron może rzeczywiście nie. Ale śniegiem jeszcze, weźmy się zapięła, zimno jest, nie wiem co. Matylda, nie, ty dzisiaj wracasz do domu i zmieniasz ubranie, bo wyglądasz po prostu jak niczyja. Nie, koniec z tą kurtką i z tym zestaw jest jakiś... nie podoba mi się. Ej, na domku! Wsiadajcie. Wracamy. 8:10, już wróciłam do domu, to są dzieci. Dopiero co doczułam się z nimi, że co to za śnieg. Żaden śnieg, że mało i tak dalej. A teraz właśnie dosłownie podjechałam pod dom i... I zaczął padać od nowa, zaczął padać śnieg, więc no jest temperatura tak około zera, minus jeden nawet pokazuje mi w tej chwili. Więc jest nadzieja, że może coś tam rzeczywiście napada, ale to by musiało padać solidnie. Zobaczymy, co to będzie z tego. I sprawdzałam prognoz wczoraj, nie wiem, co tam jest w planie, ale no, byłoby fajnie, jakby jakiś śnieg leżał, nie? Chociaż mógłby jeszcze wstrzymać się parę tygodni, tak w grudniu bardziej się pojawić. Jest tak wtedy bardziej adekwatnie do sytuacji, no nie? No ale zaczynam. Ja robię kawę, budzę Pawła, stawiam zmywarkę, bo zapomniałam wczoraj. Działamy.
Dobra, coś mi się wydaje, że wczoraj wieczorem tutaj zostawiliśmy filiżanki. Tak jest. Naftych pije się najlepiej, wiadomo, więc najpierw umyję, potem będziemy robić kawę, nie? O, kot wrócił oczywiście, zaraz chwilę poczekasz. Puszczę tego gnojka małego. Kręcił dzisiaj cały ranek. Kocurzyca, kocurzyco. Chodź. Kocurze, chciałam zaraz powiedzieć. Tutaj moje puzzle. Uduszę, uduszę. Kota oczywiście, bo to kot roznosi. I co, pierwsze do miski przyszedłeś? A nie. Gdzie ty jesteś? I w polas. Tu jesteś. Jesteś, bo jesteś dopiero nakarmiony. Masz, dojedz to, co masz w misce. Dosłownie 20 minut temu byłeś, miałeś nałożone do miski. Zjedz to. Mówię ci. Kawka zrobiona. Kot wcina się, siedanko. To chyba pora wołać Pawła i zasiąść. I wypić w spokoju tę kawę. Dobre było, koteczku? Dobrze, tak. No jadłeś się. Jeszcze byś zjadł. Smacznego.